Interpelacja dotyczy w sprawie uznania wyroków Sądu Rzeczypospolitej Polskiej, Sądu Rejonowego w Grudziądzu, Wydział Pierwszy Cywilny. Jest już około 20 takich wyroków. W imieniu poszkodowanych mieszkańców skrzywdzonych procesem bezprawnej sprzedaży 8 bloków przy ulicy Liberta i Żeromskiego, unieważnionej sądownie, zwracam się do Pana Prezydenta w tej interpelacji o przywrócenie obowiązujących prawnie wysokości czynszów, a radykalnie zawyżonych przez zarząd GTWS w Grudziądzu do wysokości 7 zł 35 groszy za metr kwadratowy. Podstawą przywrócenia pierwotnych wysokości opłat jest kilkanaście prawomocnych wyroków sądowych Sądu Rejonowego w Grudziądzu, który stwierdził, co następuje. W punkcie pierwszym ustala, że podwyżka czynszu do kwoty 7 zł 35 groszy za lokal mieszkalny położony w wyżej wymienionych budynkach według tych wszystkich zapadłych wyroków sądowych wynajmowanych powodą przez pozwanego dokonana pisma z dnia 27 listopada 2015 roku jest niezasadna. Czyli podwyżka czynszu była, jest niezasadna. W punkcie drugim. Zasądza od pozwanego, czyli Grudziąckiego Towarzystwa Społecznego Spółka z siedzibą w Grudziądzu na rzecz powodów kwotę 1355 zł 65 groszy tytułem zwrotu kosztów procesu w każdym orzeczonym przez sąd przypadku. W związku z powyższym wnoszę w tej interpelacji o wyjaśnienie, dlaczego tak długo trwa proces sanacji procederu krzywd, wszystkich krzywd wyrządzonych mieszkańcom oraz wnoszę o podjęcie stosownych rozstrzygających decyzji obniżających czynsze w trybie PIFE, do których upoważniono Pana z mocy kompetencji i sprawowanego mandatu społecznego, mających na celu także zaniechanie dalszych strat spółki opłacającej koszty sądowe. Dzisiaj to już jest w przypadku tych kilkunastu wyroków kilkadziesiąt tysięcy złotych. Pan Prezydent upodobał sobie wydawanie tych środków publicznych na jałowe spory, które nie przysparzają temu miastu ani sławy, tylko straty, ale jeszcze wzniecają tak zwany niepokój społeczny, o którym Państwo tak często mówicie dużo, że tutaj radni opozycji. Nie, to tak nie jest. Właśnie ta sprzedaż tych bloków, już historyczna w kontekście tych 4 lat prawie, wywoła tak duży niepokój i straty i finansowe, i zdrowotne dla mieszkańców. Także dotknęła ich bardzo, bardzo boleśnie.